Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie Extra, gdzie odpowiadam na pytania od widzów oraz moich patronów. Miło mi Was powitać w kolejnym odcinku, a przed Wami 10 pytań i odpowiedzi. Materiał jak zawsze będzie dotyczyć zarówno kanonu, jak i legend, w zależności od zadanego pytania i informacji, jakie znalazłem na dany temat. A teraz zapraszam. Czy Imperator faktycznie potrafił ocalić życie Padme, jak mówił to Anakinowi? Nie. Jak sam wyjaśnił to w scenie w budynku opery, dawny Lord Sithów posiadał taką moc, ale jak na ironię, nie potrafiła go ona ocalić przed własną śmiercią. Kiedy Anakin pyta, czy jest możliwe, by nauczyć się takiej potęgi, Palpatine odpowiada, że nie od Jedi. Tyle, że nie jest to ani oferowanie nauki, ani nawet konkretna odpowiedź. Było to zwyczajne kuszenie i słodka obietnica niemożliwego. Anakin, naiwny i zdesperowany, wpadł w sidła ciemnej strony, pragnąc ocalić ukochaną. W efekcie wypełnił tylko postawiony przed nim mroczny los. Imperator natomiast mógł zawsze obronić się faktem, że nigdy niczego konkretnego nie obiecywał, a nawet jeśli, to jedynie szansę i to nikłą. Z jakiej planety pochodziła kapitan Phasma? Jej rodzinna planeta to Parnassos. Planeta ta była opustoszałym globem położonym w nieznanych regionach galaktyki. Wcześniej bujny, zielony Parnassos został skolonizowany przez Constar Mining Corporation. Po katastrofie nuklearnej firma porzuciła Parnassos i kolonistów, którzy zostali zmuszeni do prowadzenia niebezpiecznej egzystencji w zrujnowanym środowisku. Podczas misji rekrutacyjnej najlepszych wojowników w galaktyce generał najwyższego porządku Brendol Hux utknął na Parnasie po tym, jak jego statek kosmiczny został zestrzelony przez automatyczny system obronny. Hux spotkał wojowniczkę Skyre Phasmę, która pomogła mu znaleźć jego statek w zamian za dołączenie do najwyższego porządku. Jaki był stosunek Jedi do technologii? Wbrew pozorom nie taki ascetyczny, jak można byłoby oczekiwać od gwiezdnych mnichów. Mimo że ich tryb życia był pozbawiony przyjemności i wygód, korzystali z technologii, gdy była im przydatna, ale nigdy nie polegali na niej w 100%. Statki, miecze świetlne, komunikatory, filtry tlenowe, maski, wszystko to przydawało się w misjach, ale kluczem był trening i używanie mocy. Warto tu przypomnieć Jocastę Nu, która broniła archiwów Jedi przed Vaderem. Wiedząc, że w walce na miecze nie ma szans, sięgnęła po nieco mniej cywilizowaną broń, karabin świetlny. Była to wyjątkowa broń. Po prawidłowym załadowaniu miecza świetlnego do otworu na górze karabinu, broń mogła wytworzyć przytłaczająco potężną i destrukcyjną wiązkę energii. Broń mogła wystrzelić co najmniej 5 strzałów, zanim miecz świetlny, wykorzystany jako paliwo, nieodwracalnie się topił. Kim był Nobot, zwany droidem duchem? Nobot był droidem protokolarnym serii 3PO, który nieustannie chodził po ulicach Mos Espa na planecie Tatooine. Droid wędrował bez celu przez pustynię, a jedyne co naprawdę o nim wiadomo, to to, że był wyjątkowo wytrzymałą jednostką. Pomimo swoich podróży, zawsze znajdował drogę z powrotem do Mos Espa. Droid stał się tematem kilku opowieści i anegdot, które opowiadała głównie stara sprzedawczyni imieniem Jira. Za 2 pegaty staruszka opowiadała historię, w której to twierdziła, że Nobot był świadkiem morderstwa młodej, ciężarnej dziewczyny, podczas gdy niektórzy uważali, że zabójcą był sam droid. Nobot odtwarzał nagranie audio z incydentu, na którym słychać było młodą kobietę błagającą o życie i krzyczącą z przerażenia, gdy jej życie dobiegało końca. Inni zaś uważali, że droid był otoczony przez złe duchy lub ciemną stronę mocy. Czy miecz świetlny mógł zmienić kolor w zależności od tego, kto go używał? W kanonie jest taka możliwość. Kanon jasno określił, że kryształ Kyber jest naturalnie przezroczysty i pozbawiony koloru. W zależności od Jedi nabiera on adekwatnego do noszącego miecza kolor. Sithowie zaś muszą przeprowadzić rytuał skrwawienia kryształu. W legendach nie było takiej możliwości, ale tam z kolei można było żonglować kamieniami do swojego miecza niczym cyrkowiec sosnowca. Nie było praktycznie żadnych ograniczeń, do miecza można było włożyć każdy kamień, jego kolor zaś nadawał barwę ostrzu. Jaki materiał był najbardziej wytrzymały w całej galaktyce? Ciężko tutaj o jednoznaczną odpowiedź, bo mamy kilka metali czy minerałów, które były bliskie granicy niezniszczalności. W kanonie był to Frick, wydobywany na Gromas w sektorze Perkel.
Archiwum Jedi zawierało kiedyś starożytną laskę wykonaną z tego metalu, która była wystawiona na targach Republiki Valo i przez krótki czas była dzierżona przez Lorne D. Podwójne miecze świetlne stworzone przez Darth Sidiousa podczas jego nauki u swego mistrza również zostały wykonane z tego metalu. Mamy jeszcze doskonale znany Beskar od Mandalorian, ale serial pokazuje, że w sumie wystarczy wysoka temperatura, by przetopić ten surowiec. W legendach mamy natomiast odpowiedź już konkretną. Jest to pancerz statku Pogromcy Słońc, wykonany z kryształów kwantowych. Sama idea jednak tego pojazdu zakrawa o głupotę niebezpiecznie bliską całej nowej trylogii Gwiezdnych Wojen, dlatego lepiej zamilknąć w tym temacie, niż wspominać te smutne debilizmy. Jaki jest największy potwór w galaktyce? Często ludzie wymieniają na podium bestię Zillo, ale mimo swojej popularności to wcale nie największa bestia. Mamy jeszcze Sando, którego widzimy w mrocznym widmie na dnie oceanu, wspomnianego niedawno na kanale Exocorda, który mierzył prawie kilometr długości, czy smoka Krait, który był potężnym bydlakiem wielkości kanionu. Nie wspominam już nawet o kosmicznym koszmarze zwanym Summa Verminot. Czym jest rasa Starweird? Ta przedziwna i niezwykle rzadko spotykana rasa zamieszkuje jedynie przestrzeń kosmiczną. Te gwiezdne stwory były gatunkiem bezcielesnych humanoidów. Wysocy i wychudli posiadali długie, ostre szpony, rozczochrane białe włosy i świecące oczy. Stworzenia pojawiały się najczęściej, gdy gwiezdni piloci dokonywali naprawy swoich statków w przestrzeni. Wybierały cel i następnie emitowały telepatyczny wrzask, który powodował strach u większości osób. Starweird potrafił również używać mocy, jednocześnie żywiąc wielką nienawiść do jej użytkowników. Jedi wierzyli, że są zjawami stworzonymi przez ciemną stronę mocy. Czym była jaskinia Luster? Ta mroczna lokacja znajdowała się na Anto, na Wyspie Świątynnej. Miejsce to miało mocne i silne połączenie z ciemną stroną mocy. Obsydianowa ściana jaskini, wyczyszczona przez stulecia erozji, zachowywała się niczym zakrzywione lustro. Znajdowało się tam również podziemne jezioro, prawdopodobnie połączone z oceanem. Wspaniała bohaterka o imieniu Rey, która przybyła na wyspę, by szukać pomocy Luke'a Skywalkera, znalazła jaskinię potem, jak zaczęła ją wzywać poprzez moc. Tam doznała wizji, która zwiastować miała zniszczenie wszelkich pozytywnych oczekiwań fanów Gwiezdnej Sagi. Rey nie dojrzała w odbiciu nikogo. Dokładnie tak, jak widzą jej postać wszyscy fani. Czym są bezimienni? Bezimienni, znani również jako Shri Kairai, czyli pożeracze mocy, byli stworzeniami, które żerowały na osobnikach wrażliwych na moc. Istoty miały wpływ na je użytkowników, który wzmacniał się wraz z bliskością owych istot, powodując halucynacje, utratę połączenia z mocą, a w niektórych przypadkach śmierć. Obecne były w czasach Wielkiej Republiki. Po tej złotej erze Jedi istoty pozostawały znane zakonowi, ale o bezimiennych zaczęto z czasem mówić jak o fantasmagorycznych potworach z legend. I to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, że patroni serii mają pierwszeństwo do zadawania pytań. Zachęcam Was do odwiedzania innych moich kanałów oraz Discorda. Dziękuję za oglądanie i oczywiście niech moc wiedzy zawsze będzie z Wami.